Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, hydrochlor się kłania. Witam Was po raz kolejny w mojej piwniczce. Dzisiaj odcinek pod tytułem Jak założyć akwarium. Jak podejść do zakładania akwarium. E, no na pewno nie tak jak ja pierwszy raz podszedłem do tego. Właściwie to wpadłem na pomysł a kupię akwarium. Kupiłem akwarium w jakiejś zestawie. Było oświetlenie, filtr, wszystko, grzałka, Mówię, wow, no nic więcej nie muszę dokupić. Dostałem jakieś w gratisie plastikowe rośliny. Stwierdziłem, wow, no super, już będę miał roślinki. Tylko kupić ryby, wlać wodę, wlać te ryby, wrzucić te plastikowe rośliny i będzie piękne akwarium. No, stwierdziłem, że a. Pójdę do akwarystycznego, tam się doradzę. zoologicznym, to mi na pewno coś sensownego powiedzą, żebym nie popełnił jakichś błędów. No więc pani mi dobrała zestaw ryb. To było 30 parę ryb. Każdy, właściwie po parce z każdej, z każdego możliwego gatunku, które tam pani miała. Co jeszcze? Do, do tych moich plastikowych roślinek stwierdziła, że jeszcze ze dwa, 2 trzy żywe roślinki, żebym kupił. E, no i filtr może trochę większy. E, to było akwarium 45-litrowe. No więc możecie sobie wyobrazić te 30 parę ryb e, w takim akwarium z, e, z piaskiem z nadmorza, e, właściwie wirkiem z nadmorza. E, Oczywiście przepłukałem go, wygotowałem, no, na tyle byłem mądry i sensowny, żeby w ten sposób postąpić. Wrzuciłem te plastikowe ozdoby, wsadziłem te roślinki żywe, wpuściłem ryby, nie pytajcie jak. No, powiedzmy, że w miarę sensownie to zrobiłem, bo zbiornik czekał chyba dwa tygodnie, więc, więc to nie, nie tydzień czasu, więc to też nie było aż tak strasznie, jak to niektórzy robią: wlewają wodę prosto z kranu i wrzucają e, ryby, i no, i dlaczego wszystkie zdechły następnego dnia. E, u mnie to akwarium pochodziło tydzień czasu, e, wlałem tam jeszcze jakieś bakterie na start, no, więc to nie było jeszcze tak strasznie. No, filtracja była, była kiepska. Ale przy akwariach lowtechowych yy, wiem ze, swojej, yy, ze swojego doświadczenia, yy, które posiadam teraz, że może być też bardzo słaba filtracja. Tylko że wtedy trzeba mieć bardzo małą obsadę rybną i dużo roślin. No, a ja wtedy miałem bardzo dużo ryb i bardzo mało roślin. Yy, no i co, i zaczęły się choroby, zaczęły się glony itd. Tak i, tak I panika, co robić, co zrobiłem źle. No i co. Książki w łapę, internet i zacząłem się dopiero dowiadywać, dopiero się szkolić. Mam nadzieję, że Wy w swoim przygodę z akwarystyką nie będziecie zaczynali w ten sposób. E, bo to żadna frajda. mnóstwo z ludzi e, kończy przygodę z akwarystyką, bo stwierdza, a, bo mi się nic nie udaje, a, bo to bez sensu, i tak dalej, tak dalej. Nie, po prostu najpierw trzeba się zastanowić głęboko nad tym. E, czy podołamy temu, czy jesteśmy w stanie opiekować się tym akwarium e, i co chcemy w nim mieć, co chcemy posiadać? E, później dopiero kupujemy sprzęt, czyli kupujemy akwarium. Do tego akwarium, e, jak już się zastanawialiśmy, jakie chcemy mieć ryby, dobieramy filtrację, bo Filtrację głównie dobieramy do, do ryb, do ilości ich, jaką chcemy mieć oraz do gatunku, jaki chcemy mieć. Bo wiadomo, że do gatunków Malawi, Tanganika, gdzie praktycznie nie ma roślin i jest twarda woda, będziemy musieli mieć o wiele mocniejszą filtrację niż do akwarium roślinnego, na przykład Low-Tech'a. W High-Tech'u oczywiście powinna być nadfiltracja. No dobra, o filtracji inną, innym razem może. Teraz oświetlenie. Oświetlenie też kupujemy po głębokim przemyśleniu, jakie rośliny chcemy trzymać. Słuchajcie, większość z nas kupuje jakieś standardowe zestawy, i później są zdziwieni, dlaczego moje rośliny nie rosną. Dlaczego na przykład nie mogę sobie posadzić trawniczka albo, albo inne tam rzeczy albo na przykład czerwone rośliny mi nie rosną. No więc y, też najpierw trzeba dobrać oświetlenie, jeśli nie mamy odpowiednich pieniędzy, po prostu kupujemy tańszy zestaw oświetleniowy, y, ale kupujemy też mniej wymagające rośliny, na przykład jakieś anubiasy, y, y, nurzańce, y, y, rogatki i tym podobne które naprawdę potrzebują znikomą ilość światła. I z nich też naprawdę można sensowno, sensowny e, wystrój stworzyć. E, co jeszcze przy sprzęcie? No oczywiście potrzebny jest nam jakiś termometr, grzałka. To są naprawdę podstawowe rzeczy, które każde akwarium powinno mieć. E, grzałka też powinna być odpowiednia, żeby nam się po w krótkim czasie nie przepaliła, czyli mieć lepiej silniejszą grzałkę do akwarium niż za słabą, która będzie się za często włączała i po prostu po jakimś czasie napadnie. Co jeszcze? No to, to są takie podstawy, które powinniśmy mieć później, jeśli chcemy mieć ewentualnie akwarium jakieś high techowe, czyli tam rozbudowane z trawniczkiem, z automatycznym karmnikiem, z dozowaniem CO2 i tak no to już są dodatkowe wtedy wydatki, ale myślę, że podstawową e, naszą przygodę z akwarystyką, e, z akwarystyką powinniśmy zacząć od, od właśnie e, takich podstaw. Nie, nie bawić się w jakieś akwarium high techowe, chyba że macie za dużo pieniędzy i po prostu nie wiecie, co z nimi zrobić. E, ale uczyć się po prostu na akwariach tradycyjnych. Proste ryby, proste rośliny. I dosyć słabe oświetlenie. A nadfiltracja zawsze jest wskazana, czyli im większy filtr do akwarium, tym lepiej. No dobra, wybór sprzętu jest mniej więcej załatwiony. Co teraz? Wybór miejsca: wybór miejsca. A więc tak, jak już wybraliśmy sobie akwarium, oczywiście, im akwarium większe, tym lepiej. Bo w, w akwarium większe jest łatwiej zbalansować od mniejszego. E, to też temat na dłuższą dyskusję. No ale tak prosto, po prostu. E, Im więcej, więcej ilości wody, im więcej roślin tam macie, tym łatwiej utrzymać taki zbiornik. E, co jeszcze, o tym też nie wspomniałem. Potrzebna by była Wam podkładka pod akwarium. Naprawdę fajna sprawa. A ze zwykłej karimaty można ją zrobić, którą można kupić za 5 zł, w, w tym balansuje nam i, i to akwarium i, i zapobiega ewentualnym pęknięciom tego akwarium. No do, dobra, wróćmy do wyboru miejsca. Najważniejsze, żeby to miejsce było z dala od słońca. Po słońce nam może powodować wysyp glonów. Chyba że naprawdę już jesteśmy w miarę, e, znamy się na rzeczy i, e, i robimy akwarium stricte lowtechowe, gdzie raczej wskazane jest e, jakieś tam oświetlenie słoneczne, ale uwierzcie mi, że. E, Początki akwarystyki lepiej znaleźć miejsce ocienione, gdzie y, słońce nie dociera i nie będzie nam powodowało wysypu glonów. Y, najlepiej, żeby to było też akwarium nie, gdzieś przy drzwiach, gdzie w, y, domownicy y, co chwilę się kręcą y, w jakimś spokojnym miejscu, żeby nie straszyć ryb. Ja akurat mam tutaj u siebie przy samych drzwiach stoi akwarium. Ale to jest akwarium w piwnicy, więc my się tutaj raczej nie, nie kręcimy. Przynajmniej nie moja rodzina. Ja się tylko tutaj od czasu do czasu kręcę, właśnie, żeby sobie popatrzeć na akwaria. Co jeszcze? Wybór aranżacji. Następna rzecz po zakupie sprzętu: zaczynamy się zastanawiać, co byśmy chcieli w którym miejscu położyć. W którym miejscu zasadzić. I jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało? Uwierzcie mi, że najlepiej zrobić to na papierze i zastanowić się patrząc na to akwaria yy, i obserwując akwaria innych yy, akwarystów, na przykład na YouTubie czy tam na forach akwarystycznych i, yy, i później dopiero yy, wszystko naraz zrobić niż przesadzać, kombinować, przycinać i mieszać w zbiorniku, co powoduje tylko i wyłącznie straszenie ryb i doprowadza do wysypu glonów. Więc zastanawiajcie się nad aranżacją, dzielicie na strefy, czyli z przodu niskie rośliny, im niższe tym lepiej, środek trochę wyższe rośliny i na tył te najwyższe. U mnie jest to odrobinę pomieszane, ale to jest celowo zrobione, bo jeden z rogów specjalnie chciałem, żeby był zasłonięty. Tył też jest bardzo zasłonięty. Chciałem filtrację zasłonić i tło stworzyć właśnie z roślin. Przede wszystkim dlatego, że część ryb mam no dosyć bojaźliwych, które się chowają właśnie po tych haszczach. To jest pierwsza sprawa. Poza tym mam mnóstwo krewetek, które uwielbiają właśnie się chować więc dla nich to jest raj taki burz. Co jeszcze? No wyposażenie tego akwarium, ta aranżacja. No powinniście ją robić jednak z naturalnych rzeczy, które występują w przyrodzie, a dać sobie spokój z plastikami, jakimiś zameczkami itd. itd bo naprawdę uwierzcie mi, czy, czy na przykład różowy żwirek albo coś w tym stylu, no, no, może się to komuś podobać, no to jest kwestia gustu, ale uwierzcie, że dla ryb i dla roślin najlepsze rzeczy, które są w akwarium, to są rzeczy naturalne, czyli korzenie, kamienie, e, e, liście katapangu, szyszki olchy i tak dalej, i tak dalej. O tym też naprawdę można cały odcinek nakręcić, zresztą chyba już taki kiedyś nakręciłem. No dobra, macie już aranżację jakąś. Teraz wybieracie ryby i rośliny, które byście tam chcieli mieć. Rośliny oczywiście dobraliście do oświetlenia. I teraz, teraz przy tej aranżacji już wiecie, gdzie je wsadzić. I teraz ryby. Ryby wiadomo, że dobieramy mniej więcej 1 cm ryby na 4 do 5 litrów wody, więc y, trzeba, trzeba poczytać naprawdę. Podoba Wam się skalar? No, fajnie, mi się też podoba. Nawet y, bardzo bym chciał mieć w tym baniaku, który ma 208 litrów, więc no, jak to by nie kupić skalara, który tam, załóżmy, na te y, 200 litrów mógłbym spokojnie ze 3-4 wpuścić, prawda? Ale teraz trzeba wziąć pod uwagę tak. Skalar po pierwsze to jest ryba stadna, a po drugie moje akwarium ma wysokość 40 cm. Więc no i jeszcze do tego dochodzi około 10 cm podłoża. Bo ja tutaj mam bardzo dużo podłoża, bo to jest podłoże na bazie ziemi ogrodowej. No i ten skalar naprawdę nie mógłby tutaj pokazać się w pełnej krasie. Więc. Nie idźcie do zoologicznego i nie kupujcie pierwszej, lepszej rybki. Tylko po prostu idźcie do zoologicznego, które Wam się rybki spodobają. Zapiszcie sobie, pójdźcie do domu i poczytajcie o warunkach tej ryby, w jakich w naturze ona żyje i czy możecie im te warunki zapewnić. Bo naprawdę, trzymanie skalara w 20-litrowym baniaku albo karasia, w, znaczy złotej rybki, no, no nieważne ta sama rybka, trzymanie złotej rybki w jakimś 20-30, 50-litrowym zbiorniku, to jest naprawdę męczarnia dla takiego zwierzęcia. Hmm. Sami pewnie byście nie chcieli mieszkać na przykład w pomieszczeniu 2x2 metry, bo to po prostu by była okropna tortura. Więc nie torturujcie swoich zwierząt. No dobra, to już mamy mniej więcej tak wszystko. Teraz A podłoże. E, podłoże. O podłożu też chyba kręciłem już swojego czasu film. Więc e, dla mnie najprostsze podłoże. Najprostsze podłoże to są substraty. Uwierzcie mi, że ja uważam, że e, na początek dla, dla każdego akwarysty najlepiej zacząć z substratami. One stabilizują to akwarium. Krystalizują wodę. I naprawdę no, no niektóre podłoże są w tej chwili nie dość że w miarę tanie. To później przez dłuższy czas nie, nie musimy nawozić tego akwarium. I mamy po prostu spokój i rośliny rosną lepiej. I ryby się czują lepiej bo podłoże stabilizuje paha. Ja w swoim jednym baniaku mam aqua substratę 2 Plus i naprawdę polecam to podłoże. Nawet dla początkujących akwarystów. Świetna sprawa. Jak już później troszeczkę się zorientujecie, możecie założyć akwarium na bazie ziemi ogrodowej, ale, ale ja z, też ze swojego doświadczenia uważam, że to już jest podłoże bardziej dla no, ludzi, którzy się troszeczkę znają na, na rzeczy. Zwłaszcza, że początkujący akwarium, akwaryści bardzo często przesadzają swoje rośliny, grzebią w tym podłożu, odmulają niepotrzebnie. Tak, odmulanie moim zdaniem to jest mit i to jest naprawdę absolutnie niekonieczne. W, w, akwariach, w, a w akwariach na przykład na bazie ziemi ogrodowej jest to szkodliwe. Wstrząsamy tylko tym podłożem i, i szkodzimy i powodujemy wysyp glonów. Lepiej dosadzić więcej roślin, które będą korzystały z tego podłoża, zakupić krewetki, jakieś kiryski. Które będą to podłoże czyściły i, i mieć po prostu spokój. No dobra, podłoże mamy załatwione. Chcemy wystartować to akwarium. A więc tak, najpierw wysypujemy ustawiamy akwarium, wysypujemy podłoże, tą aranżację, jaką, jaką tam mamy, ustawiamy jakieś korzenie, kamienie, sadzimy roślinki, a właśnie. Podłoże musi być mokre i ja bym na waszym miejscu częściowo już zalał wodę, tak do jednej czwartej, żeby w, w suchym podłożu nie sadzić roślin. I jak już tą aranżację zrobimy, posadzimy roślinki, wlewamy powoli wodę, najlepiej stawiając na podłożu jakiś talerzyk albo, albo Lejąc wodę wężykiem na przykład na rękę, żeby, żeby po prostu tego podłoża nie wstrząsać za mocno, zalewamy wodą, podłączamy sprzęt, czyli świetlówkę, jakieś oświetlenie, filtrację, grzałkę itd. i co? I zostawiamy akwarium. Zostawiamy akwarium takie na moim zdaniem minimum 7 dni. Naprawdę, jeśli jesteście początkującymi akwarystami, lepiej zostawić te 7 dni nawet do, do 2-3 tygodni, żeby, żeby to akwarium się zbalansowało, żeby tam się wytworzyła flora bakteryjna. Eee, właśnie florę bakteryjną w dzisiejszych czasach już bardzo łatwo można dokupić w jakichś saszetkach i tak dalej. I bakterie po prostu dodać do filtra i dodać do podłoża i dzięki temu te e, akwarium szybciej nam zacznie działać. Eee, ja wiem, że niektórzy akwaryści doświadczeni wpuszczają już do swoich akwariów po, po na drugi, na trzeci dzień, zwłaszcza jak to jest w low techach typowych i te ryby najczęściej. Czują się świetnie, no ale naprawdę, jeśli jesteście początkującymi akwarystami, lepiej, żebyście zrobili to po, po dwóch, trzech tygodniach, nawet kiedy akwarium zacznie już być zbalansowane w pełni. Jak wpuszczamy ryby? Kolejna sprawa. Ryby wpuszczamy powoli, czyli nie kupujemy pełnej obsady. Nie wiem, wszystkich ryb, które będziemy chcieli mieć, i wpuszczamy naraz, bo zbiornik tego może nie wytrzymać. Te bakterie, które tam są wytworzone, mogą nie dać rady, i za dużo azotu, fosforanu nawet się wytworzy, co, co skończy się wysypem glonów. Więc zakupujcie ryby powoli. Ja bym na Waszym miejscu zaczął na przykład od krewetek, które są bardzo pożytecznymi stworzeniami. Kupić sobie kilka krewetek red sherry, dwa czy trzy ślimaki. Oczywiście najlepiej nie zatoczaki, ale na przykład zacząć od jednego ślimaka helenkę, ze dwa ślimaki zebry i coś w tym stylu. Ślimaki, które nam się nie będą rozmnażały w naszym akwarium, nie spowodują nam wysypu, a które po prostu będą nam zjadały glony i pomagały w jakiś sposób w zbilansowaniu tego naszego akwarium. A później kupujemy ryby. I tak jak mówiłem wcześniej, ryby wpuszczamy powoli. Najpierw wsadzamy. Worek z rybami, które kupiliśmy w zoologicznym. Wsadzamy go razem z tą wodą do akwarium. I po jakiejś mniej więcej pół godziny, kiedy woda się ustabilizuje w worku i w akwarium będą, będzie ta sama temperatura, wyciągamy siatką ryby z worka i wrzucamy je do akwarium. Tak, najlepiej w ten sposób robić, a nie wlewać bezpośrednio wodę z zoologicznego do naszego akwarium, bo możemy w ten sposób sobie po prostu zafundować jakąś chorobę ryb, albo, albo wpuścić niepotrzebne bakterie albo inne sprawy. Więc. Wylewamy, wyciągamy ryby siatką i wrzucamy do naszego zbiornika. No dobra, pierwszy mój filmik, który osiągnął 22 minuty. Masakra dzisiaj się dzisiaj nagadałem. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Piszcie w komentarzach, czy, czy, czy sensownie to przedstawiłem, czy, czy coś jeszcze chcielibyście się dowiedzieć. Trzymajcie się, cześć.